Witajcie kochani, nazywam się Łukasz Kopiołek, jeśli ktoś mnie nie zna. W Krakowie razem z moją żoną prowadzimy Kościół Bożego Królestwa. I chciałem się podzielić z wami takim jednym z aspektów myśli apostolskiej, którą realizujemy od samego początku. I teraz tak, początki tego, że zaczęło się tworzyć coś takiego jak Kościół, to było mniej więcej jakieś 3-4 lata temu. I to było tak, że ludzie, którym głosiliśmy Ewangelię, ja i moja żona, to są pewni ludzie się raz, że się nawrócili, przyjęli Chrystusa, ale wśród tych ludzi znalazły się też osoby, które chciały, żeby im dalej usługiwać, chciały wzrastać przy nas. Te osoby chciały, żebyśmy im pomagali, jak zbudować ich życie, jak zbudować ich życie wiary. I tak powstała grupa domowa, ta grupa domowa z czasem się przerodziła w Kościół. Natomiast jakby co sprawiło, że to się rozrosło, że to od zera jest takie jak teraz i że to się cały czas rozwija i będzie się to rozwijać wciąż. Taka myśl, która cały czas nam przyświeca, to jest to, żeby powielać samych siebie. Pewnie większość z was oglądała Gwiezdne Wojny, więc wiecie, o co chodziło z armią klonów. Ci żołnierze, oni generalnie byli tacy sami. I o to chodzi w naszym chrześcijańskim życiu, żeby tak usługiwać ludziom, żeby zrobić swojego klona. Ok? Więc my w praktyce robimy to tak, że osoby, które czy już przyszły jako nawrócone, czy takie osoby, którym my głosiliśmy Ewangelię i one się nawróciły, my budujemy ich życie, pomagamy im wyjść z ich problemów, uwalniamy ich, uzdrawiamy, budujemy w nich, tak jak mówił Tomek, taki apostolski fundament, fundamentalne nauczania oparte na Biblii, nauczania, którymi my sami żyjemy i praktykujemy. W konsekwencji czego ci ludzie, jakby zmienia się życie tych ludzi, oni zaczynają się uczyć życia z Bogiem, zaczynają doświadczać Boga i działania, które robimy, gdyby tak zgeneralizować, one są ukierunkowane na działania tu wewnątrz Kościoła, ale też na zewnątrz Kościoła. Czyli ludzie, którym my usługujemy, jako liderzy, jako pastorzy, to są osoby, to jest takie działanie do wewnątrz, tak, że my im usługujemy, żeby ich życie się podniosło. Natomiast nasza usługa w stosunku do tych osób jest jednocześnie też taka, że oprócz podnoszenia ich życia zależy nam na tym, żeby oni sami mogli głosić Ewangelię. Uczymy ich, jak głosić Ewangelię, jak tej Ewangelii nie głosić. Uczymy ich, jak rozmawiać z ludźmi, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, kiedy na przykład zewangelizował ktoś alkoholika i on się spił. No i teraz jak rozmawiać z człowiekiem? Różni ludzie mają różne koncepcje. Jedni by go skreślili, inni by przyklepali, powiedzieli, że nie ma problemu. Tak? A my przez to, że mamy doświadczenie w tym, po prostu wiemy, co z takim człowiekiem robić, jak z nim rozmawiać, jak wciąż tego człowieka inspirować, ale na przykład też mamy taką mądrość w tym, kiedy odpuścić, kiedy to już jest wywieranie presji, kiedy to jest manipulacja. I teraz taki człowiek, który uczy się głosić Ewangelię, człowiek, który uczy się szerzyć Królestwa, potrzebuje to wiedzieć. I potrzebuje mieć lidera, który mu o tym powie. Potrzebuje lidera, który ma duże doświadczenie w tym, który wie, jak usługiwać ludziom, który wie, jak prezentować Chrystusa, jak opowiedzieć o Chrystusie, jak uwolnić człowieka od demonów, jak tego człowieka uzdrowić, jak mu wytłumaczyć prostą drogę wiary, jak na przykład wytłumaczyć mu doktryny katolickie, jak mu wytłumaczyć, że czyśćca nie ma. Tak naprawdę gdzieś ktoś, kto realnie spotyka się z osobami, którym chce usłużyć, których chce przyprowadzić do Chrystusa, zderzy się z takimi rzeczami. Zderzy się z różnymi pytaniami, zderzy się z różnymi problemami. Też nasz charakter, kiedy głosimy, jak Biblia mówi, żelazo ostrzy się żelazem, a więc różne problemy wychodzą z nas. Jedni właśnie próbują być zbyt tacy liberalni w tym głoszeniu, inni z drugiej strony próbują wszystkich zmusić do tego, żeby przyjął Chrystusa i zrobić wszystko, żeby tego Chrystusa wcisnąć do ich życia. Więc
my pomagamy tym ludziom, jak, w jaki sposób oni mają głosić, aby to było skuteczne. Po prostu zależy nam na tym, żeby to, co my robimy z Ewą, żeby też robili to inni ludzie. I na przykład coś, co bardzo nas cieszy, to to, że są już osoby, które, z którymi jakby my w zasadzie tak od samego początku pracujemy, i te osoby już przyprowadziły do kościoła kolejne osoby. Czyli te osoby, którym my usługiwaliśmy, których my uczyliśmy, oni już głoszą Ewangelię, głoszą tą Ewangelię skutecznie, także już są kolejne osoby w kościele ochrzczone i to są osoby, które już są niekoniecznie moimi uczniami, ale przynajmniej w tych takich podstawowych sferach to już jest uczeń tej osoby, której my usługiwaliśmy. I w taki sposób to robimy. Chcemy zrobić taki, po prostu chcemy się powielać. Chcemy, żeby to rosło, tak naprawdę to już jest takie drugie pokolenie osób, tak w cudzysłowie. Ale zależy nam na tym, żeby to cały czas rosło. Teraz od kilku miesięcy zaczęliśmy pracę w Cieszynie. Też już tak naprawdę to tylko kwestia czasu. Będziemy też robić jakby tak samo nową placówkę w Dębicy. I tam będziemy robić dokładnie to samo. Tam powstaje już jakaś platforma, czyli jakaś grupa ludzi, spotkania, gdzie ludzie się mogą budować, ale jednocześnie tych ludzi od razu budujemy w tym, żeby oni mogli szerzyć królestwo i żeby umieli to robić dobrze i żeby byli w tym skuteczni. Bo na przykład mnie, może to tak dziwnie zabrzmi, ale mnie nie interesuje głoszenie Ewangelii. Mimo to, że głoszę Ewangelię. Mnie interesuje to człowiek, który będzie wyrwany z piekła i postawiony na nogi i będzie umiał żyć z wiarą. Będzie umiał żyć z Bogiem. I to jest bardzo ważne i czasem można się pomylić. Ja spotkałem wiele osób i nawet sam lata temu, na początku mojego nawrócenia, wpadałem w taki błąd, w taką pułapkę. Po prostu chciałem w jakiś sposób głosić. Bo chciałem głosić dla głoszenia. Wiedziałem, że trzeba głosić, więc po prostu głosiłem. Ale później zacząłem się zastanawiać i zaczęło do mnie docierać takie informacje, że pewne rzeczy, które robię, w ogóle nie działają. Więc wielu spraw zaniechałem i szukałem takich sposobów głoszenia, które działa. Po prostu. I na tym się skupiamy i szukamy jakby nowych pomysłów, nowych rozwiązań, ale to nam bardzo przyświeca, żeby robić tylko to, co działa. Tylko to, co realnie przyprowadzi człowieka nienawróconego do Chrystusa i podniesie jego życie. Tak w dużym uproszczeniu. Ale to jest taka jedna właśnie z koncepcji myśli apostolskiej. Budować ludzi, być z tymi ludźmi, opiekować się nimi, a jednocześnie wypychać ich do tego, żeby oni robili to samo. Amen. Dzięki.